Fajne klimaty, prawda? Elegancko. Cieplutko. Witaj, Rado. Cześć, witam, pozdrawiam. Cześć, Seba. Siemano. Jak się żyje w Londynie, powiedz? Ciężko. Powiem krótko. Jak się nie zajebie, to się nie ma. Są ludzie, którzy pomagają. Nie ma problemu. Mamy tyle przyjaciół, tyle znajomych. Są restauracje, które dają jedzenie, zapraszają na jedzenie. Jeździ się wykąpać, jeździ się umyć. Jest gitarą. Z tego, co mówisz, to jesteś bezdomnym. Jestem bezdomny. Ale nie wyglądasz. Ty też chyba nie wyglądasz na bezdomnego. Bezdomny. Jak długo w Londynie? W Londynie? 2 lata. I cały czas na ulicy? Cały czas na ulicy. I gdzie mieszkacie? W szalecie miejskim. Po parlamentu. Mówisz serio? Oczywiście. Jak Boga kocham. Pokażecie mi to miejsce? Pewnie, to są tak. Klucze od domu. Klucze od domu? Oczywiście. Czyli tym kluczykiem wchodzisz do... Pokaż wszystko twój kluczyk. Mam. Przychodzi policja. Do szaletu. A ty wiesz... Dwie kudeczki są. O, jest. I dwa kluczyki. A ty wiesz, trzeba, że my w Warszawie też mamy takich bezdomnych, którzy mieszkają w szaletach. Wiem. Ten szalet jest the best. Przychodzi policja, przynosi wodę, przychodzą z parlamentu policjanci, bo jeszcze policjantki też. Przychodzą, otwierają drzwi. No teraz jest blokada zrobiona, bo jest trochę asortymentu takiego, że strach w nocy spać. Ale przychodziły policjantki, otwierały. It's alright. Yes, alright, Rado. Yes, okay. Alright. Alright, no sleepy. Jeszcze wcześniej spaliśmy pod Filharmonią, naprzeciwko parlamentu. Rado, mam problem. Ja. Tutaj wiatr strasznie wieje. Dobra, lecimy dalej. A co proponujesz? Cmentarz wojskowy. Nie będzie wiało? Nie będzie wiało. Przytulnie. Nie, bo tam są mury wysokie. Są mury elegancko. Mury wysokie są. To idziemy i tam pogadamy. Oczywiście. Okay, nie ma problemu. Ja lubię grać. Rado, za co kochasz Londyn? Za to, że są tutaj... Są tu możliwości, naprawdę są możliwości. Korzystasz z nich? Cały czas. Pieniądze leżą na ulicy, jak mi ktoś nie wierzy, tylko się schylić. Daj mi przykład. Przykład? No. Proszę bardzo. To jest ten przykład. No. To jest telefon znaleziony gdzie? W metrze. W metrze. W metrze. Odblokowany. Na siedzeniu leżał. Jest karta zmieniona. Dzwoniłem do właściciela. Aha. Dzwoniłem do właściciela, mówi weź se. Se wziąłem. Mówi, ile on jest wart ten telefon? 80 funtów. Ile? 80 funtów? 80 funtów. Myślisz, że więcej? Co, żeśmy patrzyli w kantorze? No. No dobra, no to... No. Jest pęknięty. Ale 80 funtów to jest niezła dniówka. Oczywiście, że tak. Ja na myjce pracując tutaj 2 lata zarabiałem 50 funtów dniówkę. Myłem po 180 samochodów. A na ulicy nie musisz mieć samochodów? Nic. A kasa się ciebie trzyma? Trzyma się kasa. Mało tego. Idąc codziennie tędy chodząc. Codziennie. Mijając... Ta sama droga. Cannon Street, wszystko. Aż do cmentarza. Idę, leży usterka. Usterka? Usterka. Usterkart. Nie wiem, co to jest. Bilet. No okej, okay, bilet. Ciemnogród. No, jeszcze ciemnogród. Zobacz. No to naucz się w takim razie. Już ci pokazuję. To jest Usterkart. Okej. Okay. To kosztuje 5 funtów. Aha. To jest bilet. Plus, co masz na nią naładowane. Okej. Okay. Ja takich kart dziennie, w tym pośpiechu, w tym młynie, znajduję 5-6. Ja potrafię mieć dniówkę studę. Jesteś bogaty. Jestem bogaty. Wiesz co, na homelessa nie wyglądasz, ale na bardzo bogatego też nie, bez urazy. Też nie. Jak to się dzieje w takim razie? Co robisz z kasą? Co robię z kasą? Różnie. Chcę mieć fasolkę po brytońsku, jem fasolkę po brytońsku. Uwielbiam. Chcesz? No jasne, gdzie idziemy na fasolkę? Kurwa. To on świruje z nami. Dlaczego? Fasolkę masz tutaj po brytońsku? Człowieku. Numer do dealera. Patrz, jak się okazują dealerzy. No. Aha, fasolka po brytońsku. Świeżutka, dzisiejsza. No ale proszę bardzo. Ale Polska jeszcze. A ja. Ty, bo nam ludzie nie uwierzą, że w Londynie jesteśmy. No jak Boga to. Widzicie autobus piętrowy? No. Jak to się dzieje, że masz polską fasolkę w Berlinie? W Londynie. Może kiełbasę. O, w Londynie. Nie, może kiełbasę myśliwską. Też masz kiełbasę myśliwską? Oczywiście. My wszystko mamy. A skąd to bierzecie te rzeczy? Ludzie nam dają. I też Polska? Też Polska. Kiełbasa myśliwska polska. No jasne. Dostaje się od ludzi. Tak. Czyli ja dzisiaj na pizzę nie muszę iść do Włocha. Nie. No nie. Pizza to się chowa. To jest najlepsze. Dobra, idziemy na ten cmentarz. Idziemy dobra, na cmentarz. Lecimy dalej. Nie ma. Chowaj. A co? Rado, to jeszcze raz. Jak długo jesteś w Londynie już? 12 lat. A bezdomnym? 8. 8 lat.
odkąd przyjechałem, w maju zeszłym roku przyjechałem z Niemiec. Okej, to czekaj, to od maja ubiegłego roku to nie jest 12 lat. 12 lat tutaj byłem, później pojechałem. A, rozumiem. Jeszcze. A ja? A mówiłem, jest... myślałem, że jedzie. No właśnie, mój rower jest w bezpiecznych rękach, mam nadzieję. Powiedz mi, ręczę za nie. Jak to się stało w takim razie, że stałeś się bezdomnym? Lenistwo. Lenistwo. A ile masz lat? Ten człowiek mnie pyta, ile ja mam lat. Nie zdzierżę. Ej, czerwone światło. To co? Ja też jestem na czerwono ubrany. To akurat ale fakt. Ja mam, wiesz co? No. To mam. Co to jest? Wszystko. Co to latam, znaczy? Jeżdżę dermo. Tak. Skąd to masz? Od alkoholiczki. Aha. Polki? Nie. Jest taka organizacja, która pomaga homelessom. Aha. Bardzo dużo ludzi mieszkając tutaj w Londynie są na ulicy, nie wiedzą gdzie się ruszyć. Ja w każdym dniu, każdy dzień tygodnia, ja wiem gdzie iść ze śmigą. Dobrze, wracamy do twojej bezdomności. Z lenistwa. Z lenistwa. Zamieniłbyś to na coś innego? Tak. Na co? Szczerze? No. Powiem ci tak. Pytałeś mnie ile mam lat. Ja ci powiem ile mam lat. Ja ci powiem ile ty masz lat. Powiedz. Nie uwierzę. 32. Pho! Święta godzino, trzymajcie mnie w 10. No a ile? Masz za dużo dałem? Matko jedy, w imię ojca jest, dziękuję ślicznie. Ile masz lat? 46 lat skończyłem. Żartujesz sobie. W listopadzie skończyłem. Skończyłem 46 lat. Trzeba, przyznaj się do swojego wieku, ja masz wiosenek. Ja? Ups. 33. 33. Tak, no. No tak, to ty rzeczywiście trzymasz się swojego wieku. No. Ale ten młodzieniec... I nie ma zębów. Ale i nie ma zębów. No to, że nie mam zębów. No właśnie. Jak to robisz? Alkohol tak mówią, że konserwuje. Nie, nie. Słuchaj, ja ci powiem swoją historię życiową, bo to na kamerę to się wszystko nadaje. Ale jak czyli ja bym... zgadza się, żeby to zamieścić? Oczywiście. Na kanale Jak to ogarnąć, na YouTubie. Gdzie chcesz, ja się tego nie wstydzę. Zaczynaj w takim razie. Ja ci powiem tak, konserwacja to jest przede wszystkim. Ja kiedyś ciężko pracowałem, bardzo ciężko. Co ty robiłeś? Pracowałem. Na dobra. Myślałby to, że i prawda. Kiedyś były inne czasy. Okej, okay. Co Gomułka robiłeś? Gomułka i te inne sprawy, no tak. Pomarańcze, wyrwa. Pamiętasz to? Nie pamiętasz. Ja nie ty pamiętam. Się po Gomułce urodziłeś przecież. Ja wszystko pamiętam. Nawet jak Niemiec w łeb bił. To chyba z czterech pancernych i psa. Też. Pracowałeś jako kto? Jakie masz wykształcenie w ogóle? Jak zawód? No. Człowieku, jak chcesz, to ci mogę tutaj papiery prokuratora wywalić. To znaczy? Maturę mam, człowieku. No i dobrze. A zawód wykonywany? Złodziej. Nie, teraz to świry. Takiego zawodu, pójdziemy. Takiego zawodu jak ja to nikt nie ma. To znaczy? Agronom. Agronom, tak? Tak, z wykształcenia agronom. A jak pracowałeś, to co robiłeś zawodowo? W DHL-u pracowałem jako kurier, jako męczennik i w ogóle. Ja się żadnej pracy nie boję. Ty dajcie mi ludzi. Chcesz mieć tu giewont? Nie ma problemu. Daj mi 100 ludzi i masz giewont. Okej. Okay. W takim razie powiedz mi, po jakich miastach podróżowałeś? Gdzie byłeś? Może będzie szybciej, gdzie nie byłem. Wiesz co, skoncentrujmy się na Europie w takim razie. Dobra. O, co to jest takiego fajnego tutaj? To jest wodospad. Tutaj nawet gościu ostatnio płynął łódką. Ale to chyba wody było więcej. Co? Wody chyba było więcej. Było więcej. Tu nie ja ma wody na łódkę. Tak piździało, było tak zimno, a on tu miał łódkę z takim... No tam. Tu, tam. Słuchaj, my się z zimna trzęśliśmy, a on skurwy, jeszcze prysznic na niego idzie, woda tam pompuje wszystko, a on tu ma. I w garniturze. Aha. A my tutaj tak, bo w szalecie nie jest za ciepło, wie. Opowiadaj o sobie w takim razie. Gdzie byłeś? W Niemczech, w jakich miastach? Bremen, Hamburg, Delmerhorst. Berlin? To, São Paulo to już w ogóle. Brama Brandenburska to już w ogóle. Ale w ogóle tak, czy w ogóle nie? W ogóle tak. Czyli w Berlinie też byłeś? Ja wszędzie. A dworzec zoo coś ci mówi? Ach. Jebenstrasse? Właśnie stamtąd wróciłem. Sebastian, co ci ostatnio pokazywałem na telefonie? Wycieczkę z Niemiec. Pokazywałem. Jak ludzie żyją. I właśnie tacy ludzie żyją jak my. A czy w Niemczech byłeś też bezdomnym? Też. A w jakich krajach byłeś jeszcze bezdomnym? Wjeździe nie byłem, no. We Włoszech nie byłem bezdomny, bo ciężko pracowałem na plantacji, kurwa, mandaryny. We Włoszech? We Włoszech. Wiesz, ile wytrzymałem? No. 2 tygodnie. Czyli pracować się nie... Spierdoliłem stamtąd. Pracować się nie opłaci? Nie. Robota to głupota, kurwa.
bicie to jest... O! Właśnie o to chodzi. Człowiek jak jest pod humorem, to jest gitara. Jest. Kobiety? O Boże. Ty, o kobietach to ty mi już w ogóle nie mówisz. Ale jak na ulicy mieć kobietę? Zaraz ci pokażę, jak można mieć kobietę na ulicy. On nie wierzy po prostu to, co ja mówię. Ja tylko pytam, wiesz? Nie wierzę. Słuchaj, nie pyta, no, to jest, wiesz. Słuchaj. Bardzo brzydkie słowo. Tego Max Spencera sobie dzisiaj odpuszczę, bo jest zamknięty. No tak. Bo dzisiaj bank holiday chyba jest. Ja nie wiem, co tu się w ogóle dzisiaj dzieje. Dzisiaj jest Wielki Piątek przecież. No ja święto. No ta, bo... Ja nie wiem, ja żyję coś z dnia na... Wiesz, o której ja dzisiaj wstałem? No. W pół do pierwszej. A wiesz, o której się położyłem? No. Nie pamiętam. Nie pamiętam. No nie tak codziennie? Codziennie? No czasami tak bywa, że się człowiek kładzie spać... I nie wie, kiedy się obudzi. I nie Rado, wie, o której się tak. Nie dokończyłeś tematu. Mów. Kobiety. Kobiety, zaraz ci pokażę. W Londynie to tu nie ma problemu. 20 funtów i za rogiem. Nie, no ja nie mówię o takich kobietach. A nie, to ja mówię o miłości. O miłości. Ja nie wiem, co to jest miłość. Okay. Ja nie wierzę już w miłość. Ja miałem żonę, ja nawet do niej codziennie dzwonię. Spytaj się Sebastian. Mhm. Ja teraz wyjmuję, siadam na Messengera, ja z nią rozmawiam. Ale ona mówi tak, ty jesteś człowieku pierdolnięty. Ma rację? Ma. Pewnie, że tak. Słuchaj. 100% ma rację. Masz dzieci? No mam. To nie chciałbyś takiego syna jak ja. A masz dzieci? Mam. Ile? Policytujmy się, jedno. Ja oczko trójkę. W głowie. Ja trójkę. Trójkę masz? Tak. A syn w swoim wieku? No nie, ty ogier no jest to mój 16. Nie, no starszy troszkę, starszy. Starszy, ale nie dużo. Dobra, ile masz lat? Ja? Proszę o inny zestaw pytań. Na ile wyglądam? Powiem ci tak. Na ile wyglądam? Nie, pięćdziesiątki nie masz. Dziękuję. Masz? Nie świetnie. No mam. 42. Nie, no proszę cię. Proszę cię. Nie, no, jesteście bardzo mili, dziękuję. Nie, poważnie, pięćdziesiątkę masz czy nie? No mam, zakładem, tak. I wiedziesz, i zęby mam. I zęby mam, no mam, to fakt. Wiesz, a ja? Wiesz, jak go wkurwiam? No. Ja sobie nie wyobrażam, jak to można nie mieć zęby. I co ty na to sobie odpowiadasz? Się. Posypały się zęby i tyle. Nie posypały się zęby, tylko trzeba mówić prosto, kurwa, jak kozie na wozie. Prochy. Właśnie tak mówią, feta. Mówią, że od narkotyków no, tak. Zęby lecą. No a jak nie? Czyli ty masz zęby, które nie bierzesz narkotyków. Ja trzymałem kiedyś. Ja? Dużo. No. Ja jestem teraz ustukany. Czym? Marihuaną. Siema. Maryśką, tak? No oczywiście. Ale od Maryśki zęby nie lecą. Nie. Słuchaj, to są moje. Przecież ja mam wkręty. Sorry, że się odpierdoliła jak komarek na przegląd. Mnie denerwują ludzie w Londynie, bo oni nie potrafią chodzić. Ciemnogród jeszcze tu panuje. Ja to potrafię chodzić, o. Sebastian. Powiedz w takim razie, jak zima w Londynie. Zima? Jako bezdomny, tak. Piękna. Ja mam tyle śpiworów, żebym pół Londynu oddał. Porozdawałbym. Aha. Ja nawet kwiaty mam w szalecie miejscu. Zobacz. A czy służby miejskie się was czepiają, czy nie? Nas służby miejskie tak, za to, uwielbiają. Tak? Uwielbiają, kochają. A za to, że mieszkacie w szalecie? Są szczęśliwi. Przychodzą. Tak? Przychodzą, przynoszą wodę. Zobaczysz. Zobaczysz, jakie mamy obstawy. Przychodzą elementy, nie powiem. Ludzi trzeba wychowywać, naprawdę. Czyli trzeba. Z tego, co mówisz, to wynika, że wcale byś nie zamienił tego życia na żadne inne. Szczerze? No. Powiem ci tak. Z czasem przychodzi coś, że wchodzi w nawyk. Aha. Mimo to, że jestem na ulicy, aha. Ja jestem z tego szczęśliwy. To widać po tobie. Oczywiście. Ja chodzę czasami, wyzywam ludzi, coś tam, wiesz. Czy ulica dla ciebie to wolność? Tak, ja jestem wolny. Czerwone znowu. Nie wiem, w którą patrzysz. Ale prawo, tam jest lewo. Zielone. Tam jest zielone, to prawda. Rado, wróćmy jeszcze do bezdomności. Jakie tak. Miasto byś wybrał? Załóżmy, że no poznaliśmy się. Lubisz mnie? Polubiłeś mnie? Ja wszystkich lubię. To mi doraź w takim razie. Prosto. Chcę być bezdomnym. Do jakiego miasta wyjechać? London. Tylko Londyn? Tylko Londyn. Nie Berlin? Nie. Jakiekolwiek inne miasto? Za duży syf, kurwa. A jakieś inne europejskie miasta? Paryż? Pola Elizejskie, kurwa. Jak tam codziennie się, kurwa, napierdalają? Ty widziałeś ostatnio? Katedra się paliła. Skąd to wiem? Ja czytam Metro codziennie. Ja tędy codziennie chodzę, ja jestem na bieżąco. Gazeta Metro. Gazeta Metro.
Santander, Nieling Standard. Znaczy mieszkałeś we Francji? Byłem. Nie będę mówił, o co chodzi, ale wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to o co chodzi? No pieniądze, albo kobiety. Widzisz, taki usterkę gubi, ja podchodzę, biorę i chuj. Widziałem rzeczywiście, można było wziąć. Ma się oczy, co? No tak. Dlatego po Londynie nie wystarczy spacerować. A czy usterkę możesz zamienić na kasę? W każdej... Masz usterkę? To nie mam usterki. A no, to widzisz, bo to rowerem jeździsz. A, i mogę się kupić, rozumiem. Nie, jej nie kupisz ode mnie. No, to znaczy, możesz ją kupić, ale ja ci jej nie sprzedam. No chodzi mi o to, w takim razie pozwól ci usterki, jeżeli to jest tylko plastikowa karta. Możesz to zamienić na kasę? Oczywiście, w każdej chwili. Pokażę ci nawet, jak to się robi. Już niech stracę tą usterkę. Chuj. Powiem ci tak. Zbliżamy się do najważniejszego miejsca w moim życiu. Co to jest? Cmentarz. Aha. A dlaczego to miejsce jest takie ważne dla ciebie? Dlaczego? No. Trochę tam butelek pękło. Czyli wy na cmentarzu pijecie? Dobrze mówię. Wszystko robimy. To znaczy nie dosłownie wszystko, ale robimy. Kurwa, żeś się wygiął jak paragraf. Czyli pijecie? Wszystko robimy. Stukacie? To się tak mówi? Nie wiem. My, słuchaj. U nas jest jedna zasada. U mnie i u Sebastiana bynajmniej. Dżentelmen nie pije przed 12. Okej. Okay. My wstajemy w pół do pierwszej. Czyli już wolno. No tak. No. Ale widzę, że holiday bank. Powiedz mi, czy tak. Londyn jest miastem bezpiecznym? Nie. Opowiedz. Nie. Nie jest bezpiecznym miastem. Nie jest. Tu codziennie się rozgrywają tragedie. Siedzimy sobie w teatrze. National Teatry. Tam ładuję powerbanka, tam mam Wi-Fi, mam internet. Sebastian, zobacz te chusteczki, tam chyba ten coś jest. Zobacz. Czyli poczekaj, siedzisz w teatrze, to znaczy siedzisz tam, żeby naładować powerbank, a ja... nie oglądasz sztukę. Nawet ostatnio byłem zaproszony, na sztukę nie skorzystałem. Okay. Bo tak mnie nudziło to, że zasnąłem. W takim razie dokończ sprawę tego bezpieczeństwa. No, bezpieczeństwo. Siedzimy sobie w teatrze, Sebastian, idziemy na chatę, a idziemy. Wychodzimy, gościu z mostu skacze. Na waszych oczach? Na naszych oczach. Mam to na telefonie. Ja mam tu w telefonie takie rzeczy, że tobie się po nocach nie śniło. Po nocach ci się nie śniło. No ale poczekaj, rozumiem, że on skakał po to, żeby popełnić samobójstwo. Tak. Nie wyszło chłopakowi. Czyli nie udało mu się, rozumiem, czyli nie udało mu się... Pali się, widzisz? Aha. Jeszcze palący, tak? Nie, ja nie palę. Paliłem kiedyś. Ty się nie śmiej, bo ja mam takie przygody z papierosami, że ty sobie się wiesz co? Ale ja powiem ci rado, że jak ja paliłem... Biorę papierosa z ziemi, wkładam go do kieszeni, a on się jeszcze pali. A ten się pali? Nie, właśnie. No wracajmy do tego bezpieczeństwa, no wiesz to, że ktoś chciał popełnić samobójstwo... To nic. To jeszcze wychodzisz nie znaczy, tutaj na róg i leżysz z nożem w plecach. Tutaj na róg? Oczywiście. Gdziekolwiek. No to burzysz moje wyobrażenie. Mi się wydawało, że Londyn jest najbezpieczniejszym miastem. Nie? Jeżdżą konno, policja. Konno, rowerami, chuje moje dzikie węże. Wiesz, ja pod Buckingham spałem. Mhm. W parku u Elżbiety na Wościach spałem. Przychodził policjant i mówi do mnie tak. Pan się zbiera, bo tu będzie demonstracja. Musiałem spierdalać. Ale przychodzi i jeszcze mi za to dziękuję, że ja stamtąd wychodzę. Czy są grupy Polaków, które się tak konsolidują? Grupy Polaków, które jak gdyby, no nie wiem, żyją razem, po prostu razem działają, tak jak to w Berlinie jest? Poczekaj. Który dzisiaj? Dzisiaj? 19. 19 dzisiaj jest. I już się jeździ darmo, proszę bardzo. 19? 19. April. April. 4.90, już do Lirko jedzie. Na cały dzień. Na cały dzień, do 12 w nocy. Nie mogę uwierzyć. A jak to? A to jest najgorszy człowiek, który może być. Bo on sprząta. Wszystko zabierze, kurwa. Aha. Wszystko to, co nie trzeba. Ale tego nie podniesie, chujoza. Jeszcze zadowolony. Czyli w czasie tego spaceru jesteś do przodu 5 funtów, dobrze zrozumiałem? 4.90. No, prawie 5 funtów. No, prawie 5. Dobra, jakie masz pistolet? Jeszcze jabłuszko. No jasne, że tak. Smakowa, kurwa, w końcu. I ona jest i cygaro jeszcze. Z takiego cygara kręcę 8 papierosów. Bo ja to zmielę przez młynek.
Czyli rozumiem, że to nie jest pierwszy cygaro w twoim życiu. Nie. Słuchaj, ludzie płacą za to po 11-17 funtów, kurwa. Ale za całe. A tutaj ile jest? No ćwiartko. Ale zajaram? No zajaram. Cygaro, hawańskie. A nie. Albo kubańskie. Chujowe. Najlepsze cygara są z Kuby. Jo. Habano. Stawaj do paczki. A gdzie ja mam paczkę? Kurwa. Nie zajebałem roweru, to jest jego rower. Powiedz raz jeszcze. Nie zajebałem roweru, to jest jego rower. Potwierdzam, to jest mój rower. Tak. Rado, chodź tutaj. Co jest? Ciebie nawet na chwilę nie można wypuścić. Nie, ja muszę... Słuchaj, ja jestem w pracy w tym momencie. Wszystko, co znajdę, jest moje. Time to money, money to time. Money to time, time to money. Powiedz mi o Polakach bezdomnych tutaj. Czy Polacy? Konsolidujecie się w grupę? Tak. O, z tym... We dwójkę po prostu jesteście, się nie tak? Będę odzywał. Nie ma nic gorszego. Nie tak dosłownie. Nie ma nic gorszego. Ty weź się, człowieku, zajmij rowerem albo jedz ty jak. Prowadzę. No to jedź se. Nie ma nic gorszego jak Polak, kurwa, za granicą. Wyjaśnij mi, to bardzo wielu jest Polaków tutaj w Londynie i w ogóle za granicą. Mamy bardzo dużo przecież. Dobra, medaliki emigracji. Swoją drogą, śledziki swoją drogą, wiesz. Czy dużo jest Polaków bezdomnych tutaj? Od gram. A jeżeli mówisz o tych misjach, na które wydają posiłki, to tam właśnie Polacy się spotykają? Wszystko. Litwince, Rumuny, kurwa, Romenisz, Algeria, wszystko, wszystko. I dzisiaj taka takie... Dzisiaj jest 9:30, jest kurwa kolacja u Daniela. Będę mógł pójść z wami? Oczywiście. Nawet Michę dostaniesz. Michę dostanę, wow, spróbuję. Chili, chili z ryżem. Chili z ryżem, bardzo elegancko. A skąd wiesz, że dzisiaj będzie chili z ryżem? Ja wszystko. Ja wszystko. Taki zawód? Taki zawód. Słuchaj. Londyn to jest takie miasto, że musisz wszystko wiedzieć na bieżąco. Nie ma coś tam tego, że pani Ewa Kopacz, coś tam, z Donaldem Tuskiem. To musisz być wszystko na bieżąco. Na koszykach byłeś? Nie byłeś. No byłem na koszykach. Mówisz na koszykach w Warszawie. Kurwa, nie mówię tu. Tu na koszykach? Tu te koszyki? Co to są koszyki? Przestań mi... Czekaj, a idziemy tam. A tu jest cmentarz już, tak? Ach, tu jest cmentarz. Tutaj jest wszystko. Tu jest ćpanie, picie, tu jest wszystko. Tu wszyscy przychodzą ćpać, pić. Elegancko. Niby się, wiesz, siedzą sobie, tak siedzą, pokażę ci naszą ławę. No, a gdzie są groby w takim razie? Mówisz, wszędzie. Jest... To są groby? Tak. Imiona, nazwiska. Tutaj, widzisz? Po długości. Aha. Wszędzie są. Poległy, wszędzie. Wszędzie, dookoła. Czyli to jest taki rodzaj grobu nieznanego żołnierza, coś takiego? Nie, no wszystko jest imienne. Aha. Widzisz? Czy tu są również prochy tych żołnierzy? Nie. Prochów nie. Rado, czy tutaj też są prochy tych żołnierzy? Nie, nie. Tu są tylko imiona i nazwiska. Czy taka tablica pamięci? Tak, tak. A my sobie tu przychodzimy. Sebastian, ja ci zawsze mówiłem, że masz sprzątnik. Słuchaj, zobacz. Można? Zobacz. Jaka wywalona. Na cmentarzu. Na gdzie? Zobacz. To tylko ja tu. To kupię? Jest wasza miejscówka, tak? Ta, zobacz. Czy to jest otwarte miejsce również w nocy? To jest 24 na dobę. Czy tutaj może się też spać? Wszystko możesz tu robić. Nie, no nie będę siedział w syfie. To nie jest moje, bo ja peruny piję. Może usiądziemy? Ta ławeczka jest dobra.